Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym roku z tej strony Legion. A w dzisiejszym odcinku moje porady na nowy rok. Porozmawiamy sobie dzisiaj, co robić, aby optymalnie się rozwijać, a czego nie robić. Zapraszam! Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, no to będzie arena 1. Z takich najważniejszych trybów gry, gdzie nagrodami są takie najbardziej liczące się no powercory. Poza tym rajd, y, arena kredyty, które no, są trochę mniej potrzebne aktualnie, gdy jesteś już takim większym graczem, powiedzmy. No i bardzo ważne jest tutaj, żeby utrzymywać się tutaj w topce ogólnie. Im wyżej, tym lepiej, no ale no. Załóżmy tak, że nie każdy ma jakiś czas albo zdolności, żeby tutaj tak ogarniać w tym topie. Więc no, skupmy się może na takim top 50, top 20. Więc 200-250 power korów dziennie możesz zdobywać, będąc w tej grupie. No i to jest bardzo ważne, bo ostatnimi czasy wiele inwentów, które są realizowane tutaj przez twórców. Wymaga od nas zużywania tego, a nie zawsze sobie możemy na to pozwolić, gdy powercory mamy na niskim poziomie i po prostu tracimy tej węty, no i ogólnie wpadamy w taki zastój, że się nie rozwijamy. Nasze konto trochę stoi w miejscu w porównaniu z innymi zawodnikami, graczami, więc no, tu jest dobry taki. Pierwszy punkt zaczepienia, gdzie warto się skupić i zrobić coś z tym. Co mogę powiedzieć? A, aktualnie wydaje mi się, to jest najbardziej optymalny skład, który można robić, uniwersalny, zarówno w defie, jak i w ataku. Więc pięć postaci, które sobie rozbudujesz. Nie jest to duży koszt, to jest tylko pięć, nie musisz się skupić i na ataku i na defie, bo ten skład naprawdę sobie radzi i tak, i tak. Poza tym mamy tutaj postacie uniwersalne w wielu trybach gry. Mamy Eternalsów, którzy są świetni wszędzie. Mamy Spider Weaver, która też jest świetna wszędzie. Mamy spidera 219, który Spider Weaver robi taki taką powiedzmy przewagę speed'ową nad innymi przeciwnikami. No i do tego mamy M, która jest też wykorzystywana w wielu trybach, która z kolei osłabia spida przeciwnika. Także to jest jeden z najszybszych aktualnie teamów ze speed'em, dzięki którym macie tą przewagę w walkach, że po prostu zaczynacie. Jest co prawda jeszcze jeden szybszy team zamiast Eternalsów, Cable i Rock. Który akurat kanteruje ten skład. No ale on nie jest za bardzo użyteczny. Oprócz kantera na ten skład. No to nie jest za bardzo użyteczny. Ani w defie ani w ataku. Bo wszystko raczej jest już silniejsze. No i ten skład jest przede wszystkim dobry dla tych. Którzy nie skończyli Dark Dimension 5. Bo też widać wiele składów na arenie z Dormammu. Którego ja też nie mam. Ale nawet jakbym miał to myślę. Żebym się trzymał mimo wszystko tego składu. Ponieważ on jest tak uniwersalny, skanterowałem nim dotychczas wszystkie składy, jakie napotkałem na arenie, także no... robi sporą różnicę. Co prawda były jakieś problemy, nie raz, ale jak dobrze się obezna mechanikę działania tego teamu, to wiadomo kogo w pierwszej kolejności atakować i jak wygrywać. A więc na początek, no to tutaj powiedzmy ten najważniejszy punkt farmienia core'ów mamy zaliczony kolejnym punktem farmienia no to jest oczywiście kampania i tutaj mamy od końca tego roku taką jedną dużą zmianę odblokowany został tutaj tryb heroes heart i głównie to trzeci i czwarty chapter ja chcę tutaj po, pomówić ogólnie o najważniejszym nodzie z tego, czyli tym. I wcale to nie jest pod kątem tego, że to jest antyweną do, do dropienia, tylko to są tutaj te gold orby, których dziennie możemy 5 razy 80 wydropić te fragmenty. I po pięciu dniach mamy już całego orba gold tutaj wydropionego, czyli. Po pięciu dniach z takiego Goldorba leci przynajmniej 150 tysięcy golda. To jest spory zastrzyk golda tak naprawdę. Ja odkąd to się pojawiło, no to farmie tego noda codziennie. 150 golda to jest minimum, bo tam można oczywiście jak się ma szczęście trafić więcej. Tam na, piszę na tym. W opisie, że do 7 milionów nawet może z tego polecieć, no wiadomo, tyle, tyle chyba nigdy nie polecić, no bo to jest jak wygrana w tytulotka, no ale jakiś tam milion czy dwa czasami może z tego wpaść. Więc jest to bardzo korzystne rozwiązanie i zachęcam was do farmienia tego noda, bo na pewno wam się to przyda. Oprócz tego będziemy mieć jutro odblokowaną drugą kampanię tutaj. W sensie trzeci i czwarty chapter z tej kampanii no i tutaj mamy podobną sytuację, bo Nodek 4.6 będzie zawierał fragmenty do trening modułów, który też jest potrzebny, bo czasami mamy problem. Jak gdzieś się za dużo postaci upgradeuje i akurat coś chcemy ulepszyć, a tutaj nam brakuje tych modułów. Także ten problem też tutaj będzie rozwiązany. I też polecam farmienie tego noda. Jak się to oczywiście pojawi, graczy, którzy jeszcze nie odblokowali tych kampanii, no to zachęcam, żeby zrobili to jak najszybciej, bo będą tutaj z każdym dniem tracili właśnie ważne surowce do ulepszania. To jest taka pierwsza, najważniejsza rzecz w tej kampanii. Druga najważniejsza rzecz z tej kampanii, no to dostaliśmy tej temki od T14 do T16, tutaj dodatkowe dropy T16 Podwójne w dodatku Także to jest najważniejsze, że to jest podwójny drop i gdzieś jak, jak nam brakuje, no to to jest idealny moment Na tej kampanii, żeby dropić Na tych właśnie nodach Te wszystkie podwójne I także mamy Potrójne tutaj te mini-uniki z tajerów 15. Podwójne potrójne. Oprócz tego jeszcze mamy te takie basic uniki, które są o tutaj. I mamy tak samo tutaj zwiększony współczynnik dropa razy 8 razy 4, więc już nawet nie ma co się wracać do poprzednich kampanii jeśli potrzebujemy takich uników tylko po prostu dropimy stąd natomiast te uniki które się tutaj odblokują dobrze sobie sprawdzić które razy 2 razy 2 też już nie ma sensu dropić ich gdzieś wcześniej tylko sobie poczekać aż się to odblokuje i już tutaj jechać z farmieniem Oprócz tego, no to najważniejsze tutaj nam się Phantomex odblokuje też do Teamu Horsemenów, Unlimited X-Menów, co jest tutaj w ogóle też takim jakby najważniejszym. No jednym z najważniejszych rzeczy. Poza tym jeszcze tutaj będziemy mieć Mighty Tor, który też jest dobra. No i właśnie do, do World Scourge nam będzie potrzebna. Też. Polecam ją. A tak poza tym, no to to co mamy, wiadomo o i poza tym też tutaj Wonga mamy. Czyli też Horseman Team. Na tym może sobie tutaj zakończmy. Tej kampanii. Co jeszcze ważne, chcę powiedzieć taką trzecią rzecz. Zużywanie dzienne golda. Co trzeba wiedzieć? Zużywanie dzienne golda no to proponuję kończyć tutaj, w tym miejscu. Czyli 1075 tysięcy golda zużywamy dziennie, a resztę golda no to czekamy, trzymamy na jakieś specjalne okazje. Nie ma sensu tutaj wydawać więcej. Dobrze jest na przykład, bo tak też ze sklepu się kupuje jakieś potrzebne itemki. Dobrze sobie czekać na to ostatnie odświeżenie sklepu do godziny 17.00, kupić itemki i wtedy dopiero przystąpić do ulepszania jakiejś postaci z rostera. Aby tutaj ten powiedzmy optymalnie ten 1.075.000 golda wbić i zdobyć ten ostatni tutaj power core, bo tutaj głównie chodzi żeby zdobyć właśnie z nagród te wszystkie power core wyłapać więcej tej Kolejne milestone y tutaj są niepotrzebne, one są niewarte, żeby zużywać tego golda. Także jeżeli masz zużywać więcej golda, no to na wszelkie takie wypadki, jak jakiś event wymaga od nas zużycia za na przykład 3 dni jakiegoś konkretnego teamu, który masz nieulepszony, to na takie wypadki wtedy trzymaj się ten gold i wtedy to co trzeba ulepszaj. Kolejna rzecz, no to musimy sobie porozmawiać o ulepszaniu postaci. A więc tutaj chodzi mi głównie o to, żeby nie ulepszać nie wiadomo jakich postaci na tier 16. Dlaczego? Ponieważ każdy tak myślę chce zdobyć tego apokalips, do którego Potrzebujemy czterech horseman teamów plus jeden dodatkowy team pięcioosobowy ze Spider Weaver i cztery postacie, których nadal nie znamy. I właśnie te cztery postacie, których nadal nie znamy, są tutaj tak ważne w planowaniu tego wszystkiego, ponieważ jeżeli zaczniemy sobie jakieś tam dowolne postacie ulepszać na tier 16, to zużywamy te cenne tutaj. Jak mamy te mini uniki, każda postać ma jakieś unikatowe. Wiadomo, niektóre się dublują postaci, także musimy o tym pamiętać, że jeżeli jakąś postać ulepszymy na te 16, to zmarnujemy te uniki, które nam w przyszłości mogą posłużyć do ulepszenia jednej z tych niewiadomych postaci czterech, które będą ze Spider Weaver. A jeśli je zmarnujemy, no to będziemy żałować, bo te uniki się bardzo długo zbiera i ciężko je w ogóle w sklepie trafić, także to nie jest taka tutaj rzecz, którą łatwo nazbieramy, bo po prostu no ciężko jest je zdobyć. Więc w tym momencie, no jeśli masz jakąś postać robić, no to maksymalnie lubią na Tajer 15. Oczywiście postać poza tych teamów, a więc tych czterech Horsemen Teamów. Po pierwsze Darkhold. Tutaj możecie spokojnie wszystkie postacie na T16 robić. Deficit tak samo. Ta najnowsza grupa z Horsemenem Archangelem. Z Deficit. Kolejny to jest Gamma. I ostatni Unlimited X-Men. Te cztery składy horsemenów. Możecie spokojnie na T16 robić. Poza tym, no to Spider Weaver wiadomo. A jeśli masz jakąś inną postać, no to oszczędzaj po prostu tajemniki, Nie rób postaci na. T16 jakiejś innej, no bo jest ryzyko, że akurat trafisz na taką postać, której właśnie uniki się przydadzą później. Przy okazji tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, której chciałem tutaj przy okazji tych horseman Teamów powiedzieć, a jest to Blue ISO 4 level. Tu jest bardzo taka Rzecz śliska, ponieważ wejdźmy sobie tutaj do trzeciego levelu. Zrobicie sobie spokojnie każdą postać. Powinno Wam wystarczyć tych ionów pierwszego levelu. Tak, Z tym nie ma problemu. Natomiast problem jest z tymi Blue ISO, czwarty level, których nie leci zbyt dużo. Są konkretne tylko miejsca, gdzie można je wydropić. No i popatrzmy sobie, jak to wygląda z trzeciego levelu na czwarty. Żeby wypełnić te 5 slotów, no to na jeden slot wydajemy 60 tysięcy Blue ISO 4. levelu. Czyli jak mamy 60 za jednego, no to za wszystkie musimy 300 tysięcy zapłacić. Poza tym, żeby ulepszyć tutaj czwarty level czyli tego całego ISO, no to potrzebujemy 415. Zatem, żeby ulepszyć jedną postać, trzeba 715 tysięcy... Blue Iso. No i sobie pomyślcie, że czwarty level żeby odblokować Apokolips, czwarty level tych Blue Iso musi mieć każda postać z waszych horsemenów, teamów i dodatkowy team Spider, Weaver plus 4 kolejne postaci. Czyli 25 postaci muszą mieć to Iso na czwartym levelu. A czy to jest dużo, czy to jest mało? No, zobaczmy sobie tabelkę, którą zaraz zaprezentuję, ale jeszcze sobie pokażemy jedną rzecz, żeby tutaj nie być tak e, po cyferkach jechać. Tylko zobaczymy sobie, jak to wygląda z tym ISO w przeliczeniu na tydzień, miesiąc, żeby wiedzieć, ile tego dostajemy, ile nam zajmie zbieractwo tego wszystkiego. No to w pierwszej kolejności wchodzimy sobie na wojnę i zobaczymy sobie jak tutaj wygląda sprawa. Mamy tutaj League Info. Ja jestem aktualnie w platynie 2. Ale na tutaj potrzeby tego odcinka założymy sobie, że każdy z was jest w platynie 1 i wygrywa 3 walki tygodniowo, za które otrzymuje 20 tysięcy iso 4 czyli 60 tysięcy tygodniowo, a 240 tysięcy iso miesięcznie dostajecie. I tu by na tej wojnie zakończyć z tymi BlueISO, są też oprócz tego jeszcze dwie lokacje gdzie będziemy je dostawać a więc jest to Cosmic Crucible tutaj na potrzeby tego, jestem w Platynie 1 założymy sobie Gold 3 że wygrywacie tygodniowo 71 tysięcy tutaj Plus ISO 4 więc 4 tygodnie, czyli w miesiąc mamy 284 tysiące no I trzecim tutaj takim miejscem, gdzie możemy to zdobywać, no to jest ten sojuszowy event Coordinated Assault, którego aktualnie nie ma włączonego, ale będzie startował za 4 dni. Dlatego ja tu, jak widzicie, ISO energię już oszczędzam, bo tylko tym sposobem, jak im więcej z, z Waszego sojuszu ludzi tutaj będzie to ISO kumulowało. Przed tym eventem, zanim wystartuje, i jak on odpali, to wtedy zużyją duże ilości. To będziecie mogli te Blue Eyes jeszcze zdobyć, bo tam są takie milestony 19-20, gdzie zdobywamy tylko te Blue Eyes o czwarty level. To jest bardzo ważne, o czym zaraz powiem w, tutaj w podsumowaniu. No, a więc może przejdźmy sobie do tego podsumowania. Mamy tutaj tak. Wojna, o której mówiłem, tygodniowo 60 tysięcy, 20 razy 3, 240 tysięcy miesięcznie. Mamy Cosmic Crucible Gold 3, 3 winy, 71k miesięcznie 284 000. Coordinated Assault, a więc te mil milestone 19 i 20, o których właśnie mówiłem. Mamy w sumie 137 tysięcy więc się powtarza co dwa tygodnie, więc to jest dwa razy w miesiącu. W sumie w miesiącu 274 tysiące. No i sumarycznie, jeśli zrobimy to wszystko w danym miesiącu, no to mamy 798 tysięcy ISO Blue. Czwarty level. A jeśli byśmy nie robili tych dwóch milestonów, mamy tylko 524 tysiące. Miesięcznie, a więc miesięcznie tyle możemy zdobyć. A ile potrzebujemy, tak jak przed chwilą też liczyłem, jeden charakter potrzebuje w sumie 415 tysięcy Blue ISO, czwarty level, a więc 25 postaci potrzebuje aż 17 milionów. Wyobraźcie sobie, 17 milionów, prawie 18. 000. I teraz mamy tutaj porównanie, ile nam to zajmie czasu, idąc tym lub tym trybem. Czyli robiąc ten coordinated assault. Więc mimo wszystko, Was tutaj muszę powiedzieć, że zachęcam, żeby się tutaj zmotywować i robić ten majuskin 19 i 20. Jak widzimy, robiąc 798 tysięcy miesięcznie. Tą liczbę, która jest potrzebna na 25 postaci, uzbieramy w 22 ponad miesiące. 22 miesiące zbieractwa ISO Blue Level 4. Sporo, nie? A jeśli nie będziemy tych milestone'ów robić, popatrzcie jak to się nam wydłuży. Robiąc to, uzbierać to wszystko, potrzebujemy 34 miesiące ponad. A więc rok dłużej. Dlatego właśnie zachęcam Was, żebyście tutaj się zmotywowali i jeśli chcecie mieć jak najszybciej apokalipsę, no to musicie to robić. I to jest taki tutaj pierwszy tip. A drugi no to jeżeli jeszcze macie tutaj aktualnym evencie z tymi prezentami jeszcze nie zużyte te 3-4 miliony co tutaj w zasadzie 4 miliony tutaj w sumie miałem jak wydawałem tych prezentów no to zachęcam was do kupienia sobie tutaj tego bo to zrobi dużą różnicę tak byście miesiąc czasu oszczędzili przed odblokowaniem Apokalips. Bardzo ważna rzecz. No bo tak naprawdę jak tutaj kupicie sobie szard tego Nemezisa czy kogoś innego, no to te szardy są prędzej czy później do wyłapania. Na pewno będzie odblokowana jakaś lokacja, żeby to zdobyć, a poza tym z aktualnej bieżącej kampanii, no to tam troszkę inwestując power korów można pięciogwiazdkowego gwiazdkowego Nemezisa sobie wbić. Ja tak przynajmniej robię. No i tutaj z tym Blue ISO było w sumie na tyle. Kolejna bardzo ważna rzecz. Cosmic Crucible. No musicie to grać chcąc iść z progresem. Ponieważ ostatnio też zostały dodane te Horseman Teamów charaktery. Gambit Abomination. No to Hulkbuster jak Taki powiedzmy mniej ważny, ale jak nie masz, no to lepiej też się w niego zaopatrzyć na tego Scorcza. No ale to jest bardzo ważne, no bo wiadomo, ulepszymy te Horsemen teamy, będą mocniejsze. A jak je ja robimy jeszcze te 16 jako te najlepsze teamy z naszego składu. No to dobrze, że miały ja jeszcze dodatkowe wzmocnienia postaci gwiazdek. Ponadto jeszcze. Bardzo ważne, tutaj co ja kupuję, no to te mini-uniki, które są na, na tych te Team Horsemeny na Tire 17 potrzebne, które znowu będą potrzebne, żeby Apokalips później zrobić na maksymalną ilość gwiazdek, bo Tire 16 no to odblokuje nam tylko pięciogwiazdkowego gwiazdkowego Apokalips. A to no to trzeba kupować zarówno tutaj, jak i tutaj w głównym sklepie. Tu mamy, musimy je powoli kupować, zdobywać, ponieważ ich jest tak dużo do zdobycia. Może też nagram tutaj kiedyś odcinek ile tego w sumie potrzebujemy, ale są bardzo ważne uniki. Właśnie te za 150 tysięcy i podwójne za 300, tutaj się też pojawiają tysięcy. Także ja mam tutaj dopiero tyle, to mi wystarczy na jakąś jedną postać może na 17 do zrobienia z tego. Chociaż nie wiem, czy nie, czasem 60 wymagają, bo trzy itemki są w niektórych postaciach też. Ale myślę, że Unlimited X-Men są dość tani, to chyba tam były, że wystarczyło tylko 40 na jedną postać. W każdym razie no, trzeba wiadomo skupić się na tym Cosmic Crucible robić składy, jeśli można jak najlepsze. Kolejna rzecz, którą sobie omówimy, no to challenge. To jest bardzo ważne. To są cały czas powtarzające się challenge. No, jak jesteś nowym zawodnikiem, i to musisz jak najprędzej starać się zrobić to wszystko. Im szybciej zrobisz, tym dostajesz dziennie od razu jakieś większe tutaj zasoby na rozwijanie wszystkiego. Więc tutaj mamy raz, że mamy moduły, drugi mamy tutaj te cztery ability material. bardzo ważne. Tutaj mamy tylko cztery, tutaj mamy pięć. Także im mniejsze mamy, lepiej na tym tracimy. Jakieś tam surowce, które moglibyśmy zdobyć. Tutaj mamy znowu do każdego treita z tych głównych trajów. Od fioletów przez pomarańcze do morskich tych uników. Bardzo ważne. Im szybciej to blokujecie na trzy gwiazdki, będziecie mogli robić automatycznie tym lepiej. Tak samo złoto. To jest bardzo też ważne. Jak widzimy za każdym razem co to się pojawi dostajemy tutaj 700 razy 3, a więc a więc jeden Gold Orb tak naprawdę plus jeszcze dodatkowy zastrzyk gotówki bardzo ważny To może troszkę mniej ważne chociaż również mamy tutaj zastrzyk premium i Red Star Orbów to też może troszkę mniej ważne, bo to idzie zrobić gdzieś tam indziej też pozdobywać w sklepach, kupić. Także to może być takie mniej ważne, ale te wszystkie no to trzeba robić dla tych wszystkich tradeów. Chociaż też można niektóre kupić gdzieś tam w sklepie, to wydropić z jakiegoś innego, ale dlaczego nie zrobić tego na fulla i nie dostawać cały czas dodatkowych profitów? No codziennie. Jakiś jest z, z tych tutaj, po, po kilka jest, niektóre mają, jak widzimy tutaj, mm, nie tutaj, jak widzimy tutaj, niektóre się pojawiają trzy razy w tygodniu, niektóre dwa razy w tygodniu, w no, czwartek, yy, z niedziela, no właśnie takie tutaj mamy, no te się pojawiają dwa razy w tygodniu. Nawet to jest właśnie bardzo ważne, bo jak dostajecie taki coś za darmo, przynajmniej tak jak ja, no ja jestem całkowicie graczem free to play i wydałem na tą grę jeszcze ani grosza. Także no, trzeba robić wszystko co możesz jak najszybciej, żeby dostać się do farmy po prostu i to robić. A tak przy okazji, jak jesteśmy przy challenge'ach, no to z racji, że jest nowy rok i czas na jakieś postanowienia noworoczne, no to moim postanowieniem tutaj jest w tym roku zebrać 1000 goldorbów. Na razie mam 317, ale będę dzielnie tutaj walczył, żeby to nazbierać, i jak już nazbieram, no to zrobię jakiś odcinek, gdzie to wszystko otworzy i zobaczymy, ile z tego wszystkiego golda wyleci. Wracając tu jeszcze do ważnych rzeczy, a więc, no, raz, że logowanie dzienne jest bardzo ważne. 7 dni się logujesz dziennie, to odblokuje ci się to. A tutaj mamy Write Team, Strike Milestone, auto Dailies. No, i jeżeli to odblokujesz, to będziesz mógł robić symulację Raidów, które, jeśli masz odpowiednie składy, no, to spokojnie ci to pójdzie, nie będziesz musiał manualnie grać, co oszczędzić czasu. To jest bardzo ważne, więc musisz się codziennie logować, tylko codziennie logować, żeby mieć tą symulację. Jak jeden dzień się nie zalogujesz, to już musisz później znowu 7 dni czekać, zanim ci się to odblokuje, no bo jeden dzień i ci to przepada. Strike milestonesy, no to mamy tutaj w milestone section to są Save the World i Save the World. Te dwa. Jeden jest dwudniowy, drugi jest jednodniowy. I jeżeli to masz odblokowane, dzięki temu w zasadzie tylko ten, bo ten jest normalnie. Ale jeżeli masz ten odblokowany, to codziennie jakieś dodatkowe profity zdobywa. Widzimy tutaj są Silver, Promotion Kredity, Te4 Ability Materiały, Dodatkowy Gold. Tu jeszcze jakieś części do Armory. Także no są tutaj przydatne rzeczy. Dobrze mieć to otwarte. Po prostu, bo zawsze za darmo dostajemy coś bonusowo. I oprócz tego, no to mamy jeszcze auto autodaily, czyli nie musimy już robić tych dniówek, questów, które tutaj nam się wyświetlają, które są, tylko nam się to automatycznie zrobi. A ja już tutaj mamy wszystkie z dzisiaj zebrane. No i co tego nie robię, no bo oszczędzam na tym coordinate na poświęcenie trochę tych kule lepszemu celowi po prostu. No, trzeba takie podejmować decyzje czasami, bo wiadomo, chce się coś lepszego osiągnąć, to trzeba z czegoś zrezygnować. Nie zawsze jest tak, że wszystko zrobimy. No i jeśli chodzi jeszcze o logowanie dzienne, to sobie wejdziemy tutaj jeszcze na stronkę, co jest bardzo ważne. MSF, GG, stronka, tutaj się trzeba zalogować, i tutaj mamy zawsze jakieś majestory do zrobienia. Mamy taki dniowy majest, co wymaga od nas 50 parkerów do zużycia, to dostajemy za to 100 energii, premium orba, i tutaj do tego real-time areny, te, takie tokeny. Poza tym mamy czasami te dłuższe eventy, takie jak ten siedmiodniowe tu jest znowu wymóg, że trzeba zdobywać raid right kredyty. No i to polecam, bo tu są zawsze dodatkowe profity. Jeśli jesteś free to play na pewno ci się to opłaci, no bo znowu dostajesz wszystko jakby za darmo i trzeba zbierać co można za darmo. I poza tym mamy jeszcze Drugie miejsce, tutaj store, gdzie będziemy dostawać za darmo rzeczy. Tutaj, żeby sobie łatwo przejść, no to naciskamy PowerCourse. I tutaj, pod tymi PowerCourse'ami, nam się zawsze jakieś oferty free pokazują codziennie. Także też warto tutaj wejść. Ja oczywiście tutaj już wszystko z dzisiaj zebrałem, także. No, nie ma nic już tutaj, ale no, one się pojawiają codziennie. Także aktualnie no to mamy tutaj w tych free ofertach 5 szardów Mister Negativa do zebrania. No i trzeba go łapać chcąc go złapać w końcu na full gwiazdek. No pewnie gdzieś z pół roku to zajmie zanim tak po 5 szardów będziemy to zbierać. No ale jeśli chcesz mieć tego mister Negativa wymaksowanego no to musisz codziennie tu wejść, zalogować się i zebrać to. Ponadto tutaj są Zawsze jakieś tutaj bonusy do zbierania do tych miesięcznych eventów, które mamy, co jest też bardzo ważne. A dlaczego? No bo w tych eventach mamy już tam te ostatnie majestwo, takie dość konkretne itemki. Zaraz sobie w tam wejdziemy. No, ale jeszcze tutaj powiem o tym, że w piątki też tutaj są takie dodatkowe, albo są to jakieś. Yy, no na pewno zwykle ostatnio dają 5 szardów nowych postaci, które jeszcze nie są wypuszczone w piątki. Plus jeszcze takie dodatkowe pod tym miesięczne eventy. Yy, ilości tych itemków, które odpowiadają za wbijanie tych milestone'ów miesięcznych. Więc dobrze się tutaj po prostu zjawiać i odbierać, bo to też jest za darmo. <gryw> no za darmo, tracimy czas, no ale... <gryw> Jeśli chcemy coś tutaj wbić więcej, no to trzeba ten czas stracić. Nawracając do tych miesięcznych eventów, no to w tym miesiącu mieliśmy taki, że 750 tysięcy było to wbicia. Ja wbiję więcej, także tym razem nam dali twórcy gry tutaj możliwość free to play wbicia tego. Ja właśnie na tym bazuję, że free to play wbijam takie eventy, o ile można, czasami nie można, ale <grym> Ostatnio nawet dość przyjaźnie to wygląda. Tutaj akurat na przykład nie mamy, co zwykle są miesięcznie mini, te uniki takie większe, które są używane do armorów każdej postaci na te 16, t 17. Tu mieliśmy te takie mini uniki, chociaż bardzo dużej ilości i też to było fajnie zdobyć. Poza tym goldorby. Tym razem mieliśmy w w tym evencie tutaj o tutaj te uniki. Największe do zdobycia. No ja to jeszcze zdobędę. Miałem tutaj właśnie taki cel, żeby zdobyć te Blue Eyeso, bo one są bardzo ważne. Troszkę tam powerców dołożyłem, żeby to wbić. No, pewnie wiele osób się zastanawia jak, ale no, mam taki swój trik jak to wbijać. Który być może w jakimś tam nagraniu też opowiem o tych Allianz Kredytach, jak to wbijać. A tutaj no troszkę nie miałem czasu, bo to był okres przedświąteczny i nie było mnie za bardzo na miejscu, żeby tutaj móc jakieś porady udzielić wcześniej na temat tego eventu. No ale nic straconego, jeszcze będzie czas na to. Kolejna rzecz, której sobie powiemy, no to rajdy. Sojuszowe rajdy. No to trzeba brać w nich udział. Przynajmniej dołączyć, żeby chcieć zdobyć nagrody, jak inni wszystko obiją. No wiadomo, jak masz więcej czasu, możesz eventy robić rajdy robić. No i pod kątem sojuszu lepiej te rajdy robić. No bo jak jesteś nie tak aktywny w tych rajdach, no to po prostu cię. Z sojuszu mogą wykopać za to, więc dobrze się tutaj skupiać, robić teamy, o ile to możliwe pod traj'dy, żeby móc jak najlepiej robić, bo to też skutkuje na wszystkim. Poza tym mamy wojnę. I tutaj te nagrody, które już wcześniej pokazywałem, może nie będę już tu wchodził, ale w tej wojnie no to Musicie zrobić jeden atak, żeby, przynajmniej jeden atak, żeby dostać nagrody na koniec wojny. Więc jeżeli nie będziecie w ogóle brać udziału w wojnie, no to te nagrody będą wam przepadać. No musicie chociaż jeden atak zrobić. Chcąc też dostawać coś, jakiś profit z tego wszystkiego. No, najlepiej robić, bo mamy dziennie 10 free ataków, najlepiej robić 10 ataków. Jak was stać na kupowanie z Blitzstora tych jeszcze energii? To możecie robić nawet do 14 ataków. O tutaj war. NERCZI REFIO. No i w zasadzie. W dzisiejszym odcinku. Pewnie to by było na tyle. Co chciałem tutaj przekazać. Także. Do zobaczenia. I do następnego. Mam nadzieję, że już wkrótce. Trzymajcie się. I wszystkiego najlepszego w nowym roku. Cześć.